Kończąc, Bartosz napisał tak: właśnie zerknąłem na fakturę z wymiany oleju, prezentuję ją teraz i pojawia się kolejna nieścisłość. Jest napisane przy oleju TOT5W40/F, więc ostatecznie może to być też Total Quartz 9005W40. Przypomnę, przy wymianie powiedziano mi, że zalewają Castrola, syntetyk, więc powinien być Edge, aczkolwiek zieloną butelkę widziałem w rękach u serwisanta z daleka, co sugerowałoby, że Magnatek. Równie dobrze mogli nalać olej z beczki do jakiejś zielonej butelki. Po fakturze można przypuszczać, że Total. Zatem są trzy opcje. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Seat Arona, rocznik 2021, silnik benzynowy na pośrednim wtrysku wielopunktowym, zakupiony w październiku 2023 roku z przebiegiem 19 900 km, automat Aisin 09G, sześciobiegowy Tiptronic. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest to, że nie wiemy na starcie, co zostało wlane do tego samochodu w ASO. Są brane pod uwagę trzy opcje: Total Quartz, Castrol Edge i Castrol Magnatek. Inicjatorem tego eksperymentu jest Bartosz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Bartosz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się liczne pozycje. W pierwszej kolejności dziękuję bardzo za afrykańskie daktyle. Dodatkowo w przesyłce znajdują się: próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na etykiecie. Próbka numer 2 to również olej świeży, kilka informacji na etykiecie. Próbka numer 3 to również olej świeży, kilka informacji na etykiecie. Już tutaj odpowiadam na pytanie, dlaczego trzy oleje świeże Shell Helix Ultra. Sprawdzana będzie następująca opcja: czy oleje produkowane na rynek afrykański są tożsame z tymi, które znajdziemy na rynku europejskim. O tym będzie kolejny odcinek, dzisiaj wyłącznie sygnalizuję temat. Próbka numer 4 to olej przepracowany. Jak komunikowałem wcześniej, nie mamy szczegółowej informacji, co to za olej, są wyłącznie przypuszczenia. Zatem główną rolę w dzisiejszym filmie odgrywa właśnie ta próbka. Do samochodu zalany został najprawdopodobniej olej Castrola, albo Edge, albo Magnatek. Natomiast równie dobrze mógł zostać zalany olej Total Quartz w klasie lepkościowej 5W40. Zaraz spróbujemy to ustalić. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 8645 km. 50% eksploatacji to trasa, 50% miasto. Dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez 5 miesięcy. Brak dodatków do oleju, brak płukanek. Dodatkowych informacji jest sporo, Bartosz pisze w ten sposób: w pierwszej kolejności przesyłam historię serwisową, którą prowadzę w notatniku, oraz kilka zdjęć z pierwszych oględzin samochodu. Przebieg weryfikowany w serwisie oraz na stacji kontroli pojazdów, auto poza pękniętym plastikiem na zderzaku wygląda jak nowe. W kwestii wymiany oleju zalecane jest co 10 tysięcy km, maksymalnie 12,5 tysiąca km, w zależności od sposobu użytkowania, taką informację dostałem w ASO. Generalnie wszyscy mechanicy prywatnie zalecają wymianę maksymalnie co 8 tysięcy km ze względu na kiepską jakość paliwa. Wymianę oleju w moim starym samochodzie zawsze dokonywałem po dłuższej trasie na ciepłym, gorącym silniku. Tak samo będzie również i w tym przypadku. Czekam około 2-3 sekundy, po czym podstawiam pojemnik pod wylatujący olej z miski. Pierwszy właściciel wymieniał olej tylko raz przy przebiegu 10 500 km. Mam na to kwity z serwisu, jeździł tylko krótkie dystanse po mieście do swojego sklepu i do domu. Auto było jeszcze na gwarancji, w związku z czym wymieniłem olej również w serwisie ASO przy przebiegu 20 600 km, dokładnie tydzień po kupnie samochodu. Wymieniłbym wcześniej, ale musiałem czekać na termin. Olej w silniku był czarny przed wymianą, stan prawie max. Właściciel twierdził, że nie dolewał oleju. Z tego, co piszą na fakturze z serwisu oraz przekazu słownego, fabrycznie oraz w autoryzowanych serwisach leją 5W40 Castrola Edge. Przyglądałem się wymianie z daleka, bo nie mogłem wejść na halę, dystans około 30 metrów. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to dokładnie olej, ale z daleka wyglądał na zieloną butelkę, w związku z czym przypuszczam, że mógł być to Magnatek, aczkolwiek pani w recepcji, która jako jedyna mówiła po angielsku, twierdziła, że leją Castrola Edge pełen syntetyk.
Niestety w związku z powyższym opisem nie jestem w stanie potwierdzić tej informacji na 100%. Co zauważyłem dodatkowo? Podczas eksploatacji tego oleju, olej bardzo późno zmienił barwę na ciemną, przez ponad 5000 km był złoty lub żółty, dopiero od 5000 km zauważalnie widać na bagnecie i papierze, że olej ciemnieje, aczkolwiek na ręczniku papierowym nadal widnieje barwa ciemny bursztyn. Od wymiany nie wziął ani grama oleju, cały czas stan maksymalny. Co dziwne, bo na wschodnich forach wyczytałem, że te silniki biorą do pół litra na 10 tysięcy km standardowo. Obecnie przymierzam się do wymiany na Shell Helix Ultra 5W40. Olej o takich właściwościach zaleca producent oraz serwis w Tunezji przez wysokie temperatury dochodzące do 50 stopni latem. Przez ostatni czas długo szukałem w pełni syntetycznego oleju po lokalnych sklepach oraz stacjach. Niestety w 95% przypadków dominują tak zwane hydrokraki, które udają syntetyki. Nie twierdzę, że są złe, ale mimo wszystko chcę zalać olej na bazie syntetycznej lub chociaż grupie 3+, GTL. Jedynie co znalazłem z pełnych syntetyków to oleje Mobil One na stacjach Oil Libya, produkcji egipskiej, którego opakowania wyglądają tragicznie i przez to boję się zalać ten olej do silnika. Oleje do silników motocyklowych, dwu- i czterosuwowych, w butelkach jednolitrowych marki Liqui Moly w lokalnych sklepach, wolę nie ryzykować. Olej w serwisie Volkswagena Seata, cena jest kosmiczna, ponad 500 zł za 5 litrów oleju plus komplet filtr oleju i powietrza. I nawet nie mogę być przy wymianie, w związku z czym ta droga również dla mnie odpada. Na stacjach Shell są dostępne Helix Ultra, półsyntetyk, ale grupy 3+, które wyglądają w miarę normalnie, są butelki 5W30 Made in Germany oraz butelki 5W40 Made in Tunezja, które wyglądają praktycznie identycznie. Z ciekawostek dodam jeszcze, że ktoś tak dokręcił filtr oleju Vaso przy ostatniej wymianie, że męczyłem się z nim ponad 20 minut, a na dodatek na korku spustowym oleju była nawinięta konopia i założona stara podkładka dociskowa, ewidentnie wyglądała jak ugniatana dwa razy. Generalnie pierwszy i ostatni raz cokolwiek robiłem w tunezyjskim ASO, jestem załamany poziomem serwisu. Chciałem do nich jechać i dopytać dokładnie co to za olej, który był wlany, ale po tym co zobaczyłem powyżej, stwierdziłem, że to nie ma najmniejszego sensu i nie mam zamiaru psuć sobie więcej nerwów. Szukałem również bańki jednolitrowej Castrol Edge lub Magnatec 5W40 do porównania, ale niestety wszędzie oferują tylko 4-5-litrowe bańki w cenie około 300 zł, więc niestety, ale nie dostarczę świeżego oleju do badań. Oleje Castrol na rynku tunezyjskim są produkcji francuskiej. Załączam karty charakterystyki oleju od producenta, które znalazłem na internecie. Olej był wymieniany w ASO dnia 10 października 2023 roku przy przebiegu 20 700 km. W związku z tym karty charakterystyki wysyłam z datami przed tym terminem, są dostępne nowsze karty charakterystyki. Stawiam na 90%, że był tam wlany Castrol Edge 5W40 A3/B4 albo Magnatec 5W40 A3/B4 z normą Volkswagena 502, bo taka jest zalecana do tego silnika. Olej przepracowany był w walucie 5 miesięcy i 5 dni, przy spuszczeniu nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów, według mnie olej mógł jeszcze spokojnie zrobić kolejne 1400 km. Kończąc, Bartosz napisał tak, właśnie zerknąłem na fakturę z wymiany oleju, prezentuję ją teraz i pojawia się kolejna nieścisłość. Jest napisane przy oleju TOT 5W40 łamane przez F, więc ostatecznie może to być też Total Quartz 9000 5W40. Przypomnę, przy wymianie powiedziano mi, że zalewają Castrola, syntetyk, więc powinien być Edge, aczkolwiek zieloną butelkę widziałem w rękach u serwisanta z daleka, co sugerowałoby, że Magnatec. Równie dobrze mogli nalać olej z beczki do jakiejś zielonej butelki. Po fakturze można przypuszczać, że Total, zatem są trzy opcje. Przypomnę, że ASO w Tunezji zaleca wymianę co 10 000 km i olej 5W40 na ten klimat. Tak samo jak w Rosji, w książce serwisowej nie ma podanych konkretnych informacji, jaki olej stosować, jest tylko ogólna informacja. Znalazłem tylko na rosyjskich forach kilka dodatkowych informacji, które teraz wyświetlam na ekranie dla zainteresowanych. Sporo informacji od Bartosza, a jest ich jeszcze więcej, dla zainteresowanych wrzucę je na końcu filmu. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. W ramach dzisiejszego odcinka wykonujemy wyłącznie jedno badanie lepkości. Próbka oleju przepracowanego po przebiegu 8645 km. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 79,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 13 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 166. I teraz zmianę procentową liczymy w trzech wariantach, bo nie mamy pewności, jaki olej pracował w tym samochodzie. Najpierw zobaczmy, jakie lepkości deklarują producenci olejów, które są rozważane w tym przypadku. Castrol Edge ma następujące parametry. Castrol Magnatec ma następujące parametry. Total ma następujące parametry. W pierwszym wariancie, gdy przyjmiemy, że w silniku pracował olej Castrol Edge, to odnotowaliśmy zmianę procentową w przedziale akceptowalnym, nie przekraczającą 5%. W drugim wariancie, gdy przyjmiemy, że w silniku pracował Castrol Magnatec, to odnotowaliśmy również zmianę procentową w przedziale akceptowalnym, przedział między 5 a 10%. W trzecim wariancie, gdy przyjmiemy, że w silniku pracował Total, to odnotowaliśmy przedział ostrzegawczy na poziomie 12%. Każda opcja nie budzi większych zastrzeżeń i wydaje się być adekwatna do odnotowanego przebiegu. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Adnotacje do testu bibułowego analogiczne do tych, które podałem w odcinku numer 170. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii poprawnych, nie doszukuje się tutaj niepokojących sygnałów, degradacja oleju adekwatna do przebiegu. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. I tutaj jedyne co możemy zrobić, to skonfrontować wynik z widmem dla oleju z odcinka numer 93. Badaliśmy wtedy olej Total Quartz 9000 Energy w klasie lepkościowej 5W40. Niestety w bazie nie ma ani Castrola Edge, ani Magnateca w klasie lepkościowej 5W40. Bez tych dwóch dodatkowych olejów trudno ustalić, do którego oleju jest najbliżej próbce przepracowanego oleju. Być może w przyszłości pojawią się takie oleje w testach i wtedy będzie można wrócić do tej zagadki. Bazując na tym, co mamy, to ewidentnie trzeba zasygnalizować dość duże poziomy rozcieńczenia paliwem, pik 1747 oraz duży pik związany z zanieczyszczeniami, 1100 na wykresie. Olej nie ma problemów z nitrooksydacją, degradacją dodatków i degradacją bazy olejowej. To zanieczyszczenie paliwem widać w sposób szczególny, jak porównamy ten wynik z innymi olejami w tej samej klasie lepkościowej. Wskazanie dość mocne. Podsumowując, trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki dokładnie olej pracował w tym samochodzie, natomiast parametry lepkościowe są w normie, kontrola testem bibułowym zakończona pozytywnym wynikiem. Jedynie widmo w podczerwieni daje sygnały ostrzegawcze, natomiast bez próbki oleju świeżego trudno o precyzję i jednoznaczne wskazanie. Być może w przyszłości, w kolejnym etapie badań, dysponując kompletem informacji, uda się wrócić do tego eksperymentu i z większą dokładnością powiedzieć coś więcej o degradacji oleju w tym konkretnym samochodzie. Dla zainteresowanych wyświetlam teraz dodatkowe ciekawostki od Bartosza do przeczytania we własnym zakresie. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!